pracownicy cierpią. Pracownicy, klienci. Czyli również obywatele tego miasta. Chyba o to policji chodzi najbardziej. No ja wydaje mi się, że pan jest jedyną osobą w tym mieście, która mogłaby zmienić. Ja bym proponował zrobić tak. Jeśli tak bardzo chodzi o opinię publiczną, to podpiszemy kwit, że przekazałem wam 20 milionów dolarów. Wy podpiszecie, że w pełni dostaliście te pieniądze. Macie je fizycznie, ale ulokujecie je gdzieś tam na lokacie. Także gdzieś tam są do wglądu, ale tylko przez wasze dwie głowy. A ja wam zapłacę za ten warsztat całego jednego dolara. Dolara? Jednego dolara. Jednego dolara? Jednego dolara. A już tłumaczę dlaczego. Bo opinia publiczna jest taką miarą niewycenialną. Jeśli ja bym teraz miał wycenić, ile tam roboty trzeba włożyć i ile ludziom wpoić, że do dychy się już nie jeździ napierdalać, tylko jeździ się pogadać, naprawić auto. Mam automat z jedzeniem, można orzeszki sobie zjeść. No przecież, przecież stoi ten busomat, czekolwiek co to jest. Czekoladowego, o takiego. No. Więc ja wam mogę na przykład, parafrazując, że miałem pewne przygody z tencikiem, to tencika wam nie dam, ale mogę dać całego dolara. Cały dolar. Brzmi jak cały chuj, ale... No, cały chuj, kładąc szale na to, że bardziej patrzycie na to, żebym ja wam pomógł naprawić ten warsztat, niż żebym miał czerpać korzyści z tego wszystkiego, no to brzmi to racjonalnie. Dobra, Lincoln, co myślisz o tym? Nie chcę tego podejmować samodzielnie, jesteś kierownikiem. Bo ja wiem, z kim macie problem. No, tu nie chodzi o pieniądze, Logan. No tak, pieniądze mamy. Pieniądze mamy, pieniądze będziemy mieć. Może jakiś remont byśmy zrobili? Remont? To wtedy w ogóle. A to musiałby się Pablo Edison tym zainteresować. Na spokojnie. A ja z Pablo Edisonem próbowałem się kontaktować.